Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektu Agenci Pozytywnej Zmiany, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach zadania zaoferowano bogaty wachlarz zajęć mających na celu wzmocnienie i aktywizację osób niepełnosprawnych. Były to warsztaty zielarskie, krawieckie, folklorystyczne, ceramiczne, teatralne, warsztaty sportu i rekreacji, wyjazdy na basen, warsztaty doradztwa zawodowego połączone z wypoczynkiem nad morzem oraz wyjazdy do kina i teatru. Działania w ramach projektu Agenci Pozytywnej Zmiany prowadzone były z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Piekoszów. Ważnym aspektem było zaangażowanie wspólnot lokalnych, instytucji samorządowych, kulturalnych, pomocy społecznej i innych instytucji publicznych, w tym lokalnych mediów. Na całość projektu składały się poszczególne akcje i zadania, które były organizowane i realizowane poprzez zasadę empowerment. Beneficjenci działań sami zgłaszali swoje potrzeby i zainteresowanie, dzięki czemu mieli wpływ na dalszy przebieg projektu. Wzmocniło się w ten sposób ich poczucie bycia potrzebnym. Ciekawym i niezwykle innowacyjnym elementem projektu był cykl spotkań Niepełnosprawni Dzieciom, który polegał na prowadzeniu przez niepełnosprawnych warsztatów o tematyce sportowej, muzycznej, kulinarnej, plastycznej, a tym samym integracyjnej. Należy zaznaczyć, że odbiorcami tych działań były osoby w pełni sprawne i zdrowe. Odbiorcy zajęć krawieckich poznali podstawy szycia ręcznego i szycia na maszynie. Dzięki tej nauce powstały woreczki prezentowe, torebki czy fartuszki. Natomiast skrzynie na kwiaty, stoliki ogrodowe i huśtawka to efekty warsztatów stolarskich. Równie twórcza atmosfera panowała podczas zajęć ceramicznych, które zorganizowane zostały w partnerstwie z pedagogami i uczniami Liceum Plastycznego w Kielcach, jak i w trakcie zajęć folklorystycznych, w ramach których niepełnosprawni nauczyli się podstawowych kroków tańców ludowych czy przyśpiewek. Do aktywnych i ciekawych możemy zaliczyć również warsztaty zielarskie, które stały się okazją do pokazania leczniczych właściwości ziół oraz sposobów ich zastosowania w kuchni i kosmetyce.
warsztaty z doradztwa zawodowego odbyły się podczas tygodniowego pobytu nad Morzem Bałtyckim. Poruszone zostały kwestie zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich komunikacji interpersonalnej, reagowania na stres i trudne sytuacje życiowe. Była to tematyka niezwykle istotna, ale i niełatwa, bowiem niektórzy z niepełnosprawnych nigdy nie pracowali zawodowo. Równie ważne, zwłaszcza dla społecznego i fizycznego rozwoju, były zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Niektóre dzieci potrzebowały oprócz wspólnych działań także pracy indywidualnej. Dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą opuszczać domów, przygotowano zajęcia domowe. Podopieczni Stowarzyszenia Razem wzięli udział dodatkowo w wyjazdowych warsztatach teatralnych prowadzonych przez Ewę Sorbian. Oprócz części teoretycznej, uczestnicy warsztatów mogli podejrzeć teatr za kulisami. Atrakcjami projektu były również wyjazdy do kin, teatrów oraz na basen. W projekcie wzięło udział 61 osób niepełnosprawnych, w tym ponad 20 dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania wyniosła 72 480 zł. Koordynatorem projektu była Iwona Kukulska. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje partnerom projektu, Urzędowi Gminy Piekoszów, Klubokawiarni Zgrywus w Piekoszowie, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Piekoszowie oraz pani Justynie Dobosz za pomoc w jego realizacji.